Staranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go Państwo razem z nami z przyjemnością. Że rozpoczęli właśnie pierwszą połowę tego spotkania. Jankowski. Ires. No, dobra okazja będzie. Czy to wykorzysta? Nie trafił. To wręcz nieprawdopodobne. Zawsze strzelał tak dobrze. Paweł Golański. Paweł Sobolewski. Znakomicie, w tempo. Ryzykował, ale się udało. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie. Ach, kapitalne podanie. Ależ akcja. Dośrodkowanie. Podanie jest okazja. Aj, jaka szkoda, słupek. No i piłka poza boiskiem. Udana pułapka offside'owa. Tracą piłkę. Jovanović. Lech. To wykorzysta. Strzał został zablokowany. I walczyli rzut rożny. Doskonale. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Dostrzegł partnera. Czy to wykorzysta? Tak jest. Będziemy mieli rzut karny. Kapitalnie! Można się było spodziewać, że zamieni karnego na bramkę, ale zawsze pozostaje niepewność. Zwłaszcza, że ten bramkarz przecież wiele razy bronił już karne. Guerrero. Jankowski. Celnie, dobrze. Przejął, ale nie opanował piłki. Aj, teraz strata. Głowacki.
ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Piłka w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Jankowski. Ires. Zablokowany strzał. No, nie zawsze wszystko się udaje. Jovanović. Ależ pięknie grają piłką. Paweł Sobolewski. Piłka odebrana tuż pod bramką. Ależ znakomicie zgrał w pole karne. Przechwycił dośrodkowanie. Ależ strata. Brawo, ładnie podał. Dobra gra obronna. Burlika. Może być groźnie. Pytanie, gdzie jest obrona? Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Pierwsza połowa już za nami. Za nami pierwsza połowa tego meczu. Wydaje się, Darek, że wszystko ustawił rzut kart. Tak, myślę, że o tym głównie dyskutować będą kibice w czasie przerwy. Był na pewno kontrowersyjny, no ale nie zmienia to już faktu, że prowadzą w tym spotkaniu. Lech. Bogucki. Jankowski. Podał ją. Kapitalna wrzutka. Spalony. Atak zatrzymany. I podaje głową do kolegi z drużyny. Świetnie mija teraz obrońcę. Rzeczywiście dobre podanie. Czy to wykorzysta? Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Za moment wznowienie gry przez bramkarza. No i piłka wyszła poza pole gry. I będziemy mieli wrzut z autu. Paweł Sobolewski. Jovanović. Kianskas. O, ładnie to zrobił. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Ładne podanie. Przechwyt, ale nie opanował. Ładne zagranie. Piłkę przejmują rywale. Kianskas. No, musi być bramka. Wspaniałe podanie, ale szansa. Obronił, ale piłka na boisku. Bogucki. Mączyński. Za moment wznowią rzutem z autu.
Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Zdecydował się na strzał. Gol! I mamy remis w tym spotkaniu. Powtórce będzie widać, jak czysto uderzył tę piłkę. Niesamowicie wymyślił tę akcję, a potem to wykonał. Nie wahał się przy tym strzale ani przez moment. Niezwykła precyzja. Kianskas. Okazja, sam na sam. Jest szansa. No tak, bramka. I to oni teraz prowadzą w tym meczu. No myślę, że ich prowadzenie szokowało przeciwników, ale też i nas. To niewiarygodne. Wszyscy są na stadionie zaskoczeni, ale teraz cieszą się z tej bramki i będą prowadzić. Wypuścił tę piłkę z rąk, a napastnik drugiej szansy już nie zmarnował. Ires. Ładna akcja. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Doskonale zagrał. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Piękne podanie. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Znakomicie ze skrzydła. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Czy to wykorzysta? Nie ma gola. No, udało się przejąć. Jovanović. Lech. Ładna wymiana. Czy to wykorzysta? Taka gra obrony. Broni, ale piłka w grze. Szansa po strzale głową. Dwukrotnie nie dał się zaskoczyć, a teraz wychwycił piłkę. Zdążył w ostatniej chwili. Lech. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Długo rozgrywają piłkę, ale koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Ire. Mecz dobiegł końca. Koniec, zwyciężają. Nie byli faworytami przed tym spotkaniem. Można powiedzieć, że ten wynik jest sensacją. Dziękuję bardzo, kończymy. Dziękuję ci, Włodku, za wspólny komentarz. Żegnamy się z państwem.